Musisz być bardzo rozczarowany. Czym? Że jednak nie możesz mnie zabić. To już jest poza moim zasięgiem. Powiedzieli ci, czego Brigitte chce od Alt? Czy znowu się nie załapałeś na briefing, tak jak z Bishopem? Chcesz mnie sprowokować? Tak pewnie się czujesz? Tak. Jak mi idzie? Dolca za każdym razem, gdy nienawidzisz skurwieli. Myślisz, że to zabawne? Rozejrzyj się. Zobacz, co zrobili z tą dzielnicą. No? Wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś prostym chłopakiem z Haywood, który chciał spróbować sił poza swoim podwórkiem. I nagle okazało się, że jedyne, co robisz dobrze, to okradanie kosiarzy. To jak? Gotowy? Straszny z ciebie chuj. A z ciebie straszna pizda. Może w gruncie rzeczy tworzymy dobrą parę. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Wkurza mnie, że nasze wspomnienia się mieszają. Ten cholerny chip jest najgorszym, co mi się w życiu przytrafiło. Nie zapracowałem sobie jeszcze na pierwsze miejsce na liście. Zarozumiały dupek jest problemem, ale nie największy. Ja umieram. Śmierć przed stawanie się kimś innym. Nie zasłużyłeś sobie na taki los. Jakie to uczucie z twojej strony? Uczucie? Chodzi mi nie o to, co widzisz, tylko co czujesz. Będąc we mnie i doświadczając moich wspomnień. Rozczarowanie, gniew, gorycz, strach. Nie wiem, czy są moje, czy twoje. Boisz się śmierci? Boję się straconych szans. Jak Warasaka Tały. Jak widzisz, wyszedłem z tego. I jeszcze z nimi nie skończyłem. Dokopać Arasace, ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że obaj mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć. Znikam stąd. Trzymaj się.
Gdzie ty jesteś? Thank you.
Ty, chyba pomyliłeś lokale. A, to nie jest bar? Jest, tylko że dla swoich. Dawaj, przejdziemy się. Hej, zostawcie go do cholery! Lee, nie mieszaj się, tym dupkom, żeby nie robili afery w lokalu. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. Pierdalaj, koleś, bo jak nie, to kosa pod żebro. Doprawdy. Ciekawe, co na to mama Wells. Co zrobi, jak zobaczy, że robicie u niej w lokalu burdę? Bo ja myślę, że wyciągnie spod lady obrzyna i rozpierdoli wam łby. Dobra, chodź. Nie warto, nie kalkuluję się. Pierdol się, słyszysz? Co to za typ, kurwa? Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja chyba za dużo wypiłem. Pierdola. Co za moc. Ej. Czemu mi pomogłeś? Kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chętnie, polej. Pomyślności. Co? Zmęczony? A, wiesz. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie. Po prostu nie chcę wracać do domu. 10 lat po ślubie, czaisz? 10 lat i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak u łosia, kurwa. Słuchaj, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie, na bank to wie. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? Co za różnica? Wie, co to jest w ogóle za pytanie? Moje. Więc odpowiedz. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo? Będę musiał się pochodzić. A co za że ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy, to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Okej, niech będzie. Zrobię to. Dzięki, Wi. Serio. To dużo dla mnie znaczy. Zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to barman. Ale tym razem to jemu leżało coś. Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz.
chciałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporał się pan ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałem na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałem. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią ratę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Właściwie dlaczego twoja osobowość się podzieliła? Oto jest pytanie. Badam ten problem i na dzień dzisiejszy wiem niewiele więcej niż pan. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Prawda? Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje.
do ciebie mówię. Łączysz się z siecią, co? Cóż, na twoim miejscu bym tego nie robił. Korporacje mówią, że nowa sieć jest dobrze zabezpieczona. Powtarzają, że nauczyli się na błędach. Z tych ich przeszklonych gabinetów wygląda to na pewno zajebiście. Ale nie daj się zwieść. Internet to po prostu zgniła łajba. Pociągnięta świeżą farbą. Gówno z kokardką w ozdobnym opakowaniu. Demony, które wypuściliśmy do sieci, wciąż tam egzystują. Zabójcze wirusy, sztuczne inteligencje, których jedynym celem jest sianie chaosu. Netranerzy, którzy wpadli w zawiłe objęcia sieci i w jej czeluściach postradali zmysły. Czy słyszeliście o więzieniu tusz, o Alt-Cunningham i o Solkillerze? Nie? No to zapnijcie pasy, bo to co teraz? Netwatch nigdy nie śpi. Mikoshi, musisz nas tam jakoś przemycić, Vi. Będziesz tam siedział, dopóki nie skończysz. Czego nie rozumiesz? Nie przerywaj. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty?
Wolę coś na szybko. Najlepszy espresso do policji. Będziesz po nim zasuwać jak korpus zagrożony. Uwaga, ogłoszenie! Mowy. To jest kurwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, mordę w kubeł i ręce do góry! Żebym widział nadgarstki! A reszta siedzi i nawet nie mruga! Ja mam słabe nerwy! Byle powód i palec na spuście mi się trzęsie jak pojebie! Potwarę na stół i słuchaj, co mówi, to nikomu nic się nie stanie! Lubisz dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniacz słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli! Gdzie twoja panterka? Jaka kurwa panterka? Kurtka wojskowa. Taka, jaką noszą chłopaki z Sixth Street. Wiesz, ci goście, którzy chodzą po ulicy z granatami EMP i bronią cywili przed innymi gangami. Musicie do nich należeć, skoro robicie napad na ich terenie. Nikt inny by nie ryzykował, prawda? Szefie, chyba widziałem jednego z nich za oknem. Mógł usłyszeć strzały. Pewnie, że mógł. To żołnierze są wyczuleni na każdy niepokojący sygnał. A mówiłem, żeby przerzucić się na Coast View. Zamknij się, kretynie! Tyle lat spokoju i nagle coś takiego. Chłopaki z Sixth Street przysnęli, czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się, na koszt firmy. Napiłbym się czegoś. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, procenty?
Hej, Judy. Co tam? V, możesz do mnie przyjechać? Stało się coś? Tak, przyjedź. Kurwa, tu załatwię! Jest mój! Znów mi się wszczep pierdoli. Co za gówniany dzień! Dawać posiłki!
Na to wsję pod ogniem! Mordowanko! Kurwo, zabawimy się!
Thank you.